Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Karpeta i jestem koncertmistrzem wiolonczel Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. O tym, że wiolonczela stanie się moim sposobem na życie, zdecydowałem jeszcze długo przed studiami. Myślę, że to był okres liceum. Wtedy też udało mi się dostać już do klasy profesora, u którego później studiowałem. Także był to czas bardzo intensywny, bo tam, skąd pochodzę, a pochodzę z Opola, nie było liceum muzycznego, także musiałem robić szkołę taką dzienną i dodatkowo szkołę muzyczną, co oczywiście jest normalne w takim trybie polskiego kształcenia, ale w momencie, kiedy się postanawia, że to jest pasja na całe życie, to bywało to również wyzwaniem, ale udało się jemu sprostać. Wiolonczela była moim pierwszym wyborem. Ja to pamiętam jak przez mgłę, ale z opowieści też rodziców. Pamiętam, że przyszedłem na przesłuchania do szkoły muzycznej i pani, późniejsza moja pani profesor, którą serdecznie pozdrawiam, pokazała wiolonczelę, zagrała. No i ja ponoć wskazałem palcem i powiedziałem, że to jest to. Także do dzisiaj jesteśmy razem. Myślę, że w momencie, kiedy staje się to naszym życiem i naszą pasją, to faktycznie można tak postrzegać jako związek. Co ciekawe, sam instrument w sobie, jak jest na przykład starym instrumentem, to oczywiście miewa swoje kaprysy, bardzo reaguje na wilgotność powietrza, na temperaturę, w której się znajdujemy. No ale to jest jakby taka natura, z którą my muzycy się oczywiście oswajamy. Ale jeżeli chodzi już o ten aspekt takiego bycia w związku z instrumentem, no to są ciekawe sytuacje w przypadku wiolonczelistów, bo my podróżując po świecie, latając samolotami, czy też w autobusach już przez ostatnie lata, trzeba kupować dodatkowy bilet na dodatkową osobę. Nazywa się go też swoim nazwiskiem, także jest to taki obraz tego, jak wygląda nasze życie. Być może ktoś by mógł powiedzieć, że przecież to można przewozić w inny sposób czy coś. No, nie jest do końca tak, to są wartościowe instrumenty i ryzyko uszkodzenia w każdej innej części samolotu czy autobusu jest zbyt wielkie, dlatego musimy je traktować jak drugiego pasażera. Nasz zawód polega na przekazywaniu treści. Jest to treść bez słów, ale bardzo mocny, nosi za sobą ładunek emocjonalny. Więc żeby przekazać treść, musi być nadawca i odbiorca. Teraz, zwłaszcza te czasy pokazały, że próbuje się przenosić do sieci wiele wykonań, co oczywiście ma swoje dobre i gorsze strony. Jednak jeżeli chodzi o publiczność, jest to niezbędny element, w mojej opinii, niezbędny element naszego zawodu. I oczywiście jako wykonawcy bardzo często odbieramy publiczność w różnoraki sposób i ma to związek z wieloma aspektami. Raz to jest nasze samopoczucie, czasem to jest choćby rodzaj sceny, na której występujemy, czy okoliczności sali, jak jest skonstruowana, czy mamy wizualny kontakt, czy nie mamy wizualność kontaktu, bo nas na przykład oślepia światło. Publiczność w Gdańsku w mojej opinii jest bardzo otwarta, bardzo pozytywna. No, nieraz występowałem nie tylko w orkiestrze, ale również i solo i za każdym razem miałem takie poczucie takiego ciepła i otwartości publiczności w stosunku do muzyków. No, nie jest to coś, co się zawsze zdarza, bo są sale czy miejsca, gdzie wyczuwa się bardzo duże napięcie, jakąś taką ścianę niewidoczną, gdzie dźwięk też nie idzie wprost, także tutaj często też akustyka załamuje może te wrażenia.
Ale ja osobiście zawsze staram się być bardzo pozytywnie nastawiony, bo to, co chcę przekazać, tak jak już wspomniałem, to jest moja pasja. I zawsze z wielką radością podchodzę do występu, że mogę coś przekazać ludziom. Jak publiczność jest widzialna dla nas, wykonawców, to jest też to bardzo miłe, jak się widzi gesty wzruszenia czy zasłuchania. To jest najpiękniejsze w naszym zawodzie, że możemy się w ten sposób komunikować. Tak, to jest, można by powiedzieć, na porządku dziennym, jak się poruszamy z instrumentem i specyficznych kształtów futerałem na plecach. To oczywiście bardzo często jest różnie nazywana przez przechodniów. Przeważnie jest to rodzaj dziwnej gitary, dużych skrzypiec, coś, co przypomina kształtem jakiś instrument, być może nieokreślonej nazwie. Ale ja się spotkałem również z innymi nazwami. Kiedyś pewna babcia do swojego wnuczka poprosiła go, żeby się przesunął, bo pan puzon niesie. Ale tak jest, z takich najciekawszych to takie dwa mi się nasuwają. Pierwszy z nich to kręgiel, bo się mówi, że nosimy kręgle na plecach. Jest to swego rodzaju, patrząc na kształt, oczywiście zrozumiałe. A raz, jak z moją żoną wracaliśmy z koncertu, to było w Gliwicach, moja żona również gra, tylko że na violi da gamba, ale z zewnątrz futerał przypomina tak samo wiolonczelę. No więc w sumie niezależnie od tego, co było w środku futerału, szliśmy sobie razem na dworzec i grupka młodzieży przed Żabką nie omieszkała zauważyć, że poruszamy się z czymś dziwnym na plecach i nazwali to szałasami. I to mi się bardzo spodobało, także co jakiś czas używam sobie tej nazwy, że niesiemy szałasy. No i to też troszeczkę nawiązuje do tego trybu życia, który się wiąże z byciem muzyka, czyli do ciągłych podróży. To jest troszeczkę taki nomadyczny tryb i ten szałas mi osobiście jakoś przypasował też znaczeniowo do tego, co w naszym życiu się dzieje. Zapraszam serdecznie do śledzenia kanału YouTube'owego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wznowiliśmy cykl tych krótkich filmików, poprzez które możecie poznać muzyków. Również zapraszam na przychodzenie na koncerty. Mamy wielką nadzieję, że będzie to możliwe. Pomimo restrykcji warto przychodzić. Ja ze swojej strony zapraszam również na zwrócenie uwagi na prawą sekcję orkiestry, na wiolonczelę, gdzie wspólnie z kolegami będziemy dla Państwa grali.